Hej, siemaneczko ludziska, ja jestem Mikrus i witam was w kolejnym odcinku z Ark Survival Evolved. A więc tak, jak widzicie, jestem tutaj z Quetzalem. Dlaczego jestem tutaj, tak daleko sobie wyleciałem, moi drodzy? Bo dodali Redwood Forest na The Center, moi drodzy, zobaczcie, jaki ten biom jest ogromny. Zobaczcie, jak to na mapie wygląda, po prostu miazga. Ten biom jest mega wielki. I w dzisiejszym odcinku zaczniemy powoli przeprowadzkę. Na pewno zbudujemy obrys naszej bazy, mury naszej bazy. Zobaczcie generalnie, jak to pięknie tutaj wygląda. Ja już sobie tutaj wcześniej teren zabukowałem, można tak powiedzieć. I ten, kto wbija do mnie na fanpage'a, to już widział, o co chodzi. Poszło tutaj mniej więcej 300 fundamentów stacza, myślę, że nawet więcej, bo na starcie miałem chyba z 200, później jeszcze ogromne ilości dokraftowywałem. W sumie raz nawet podwójnie, bo był zapis serwera, co dwa razy dziennie zapis serwera. No i cofnęło mi tak mniej więcej o pół godziny gry, także trochę lipa, no ale to co z tego, udało się wszystko ogarnąć z powrotem. Niestety nie jest ta miejscówka, w której chciałem się wybudować, bo chciałem się wybudować dokładnie tam do góry, na którymś z tych drzew. Ale gościu, jak widział... Wybaczcie, bo ktoś mi psa denerwuje. Gościu jak widział, że tutaj zaczynam stawiać fundamenty, to poleciał od razu tam do góry, zaczął stawiać swoje, tylko po to, żebym się tam nie wybudował. I generalnie wielki sap. Generalnie trochę do dupy. No ale trudno, mamy zaraz miejscóweczkę obok, także wszystko jest pod kontrolą. Bardzo fajnie, wybudujemy się na którymś z tych drzew tutaj, ten teren sobie ogarniemy, już po części jest ogarnięty. Zaraz wam pokażę, what the fuck, kto tutaj to postawił, co za jeob to postawił tutaj. Red, what the fuck, jakiego grzyba on to tutaj postawił. No dobra, ale tu między innymi są moje właśnie już rozpoczęte mury i jak widzicie, zobaczcie sobie, ile tych fundamentów stacza tutaj leży, moi drodzy. To tutaj będę poprawiał, bo zaczynałem od tamtej strony, chciałem to iść równo z brzegiem, ale generalnie stwierdziłem, że nie będzie to, będzie to brzydko, bo tu chciałem iść równo, ale we wodzie przestało mi się to podobać i pociągnąłem tutaj dalej ten temat. Ale generalnie będziemy równać z tą linią, także to wszystko tam wyburzymy i wyrównamy to z tym do tamtąd, między innymi. A więc tak, tu widzę jeszcze, zobaczcie, ile tu jest tych moich fundamentów. Generalnie bardzo wielki teren wziąłem sobie tutaj, oznaczyłem. Trochę za duży, ale no nie będziemy wykorzystywać całego tego terenu na pewno. Na pewno nie będziemy wykorzystywać całego tego terenu. Zobaczcie, tutaj do góry jeszcze sobie ogrodziłem. I tam do góry chciałem się budować, ale tak jak już mówiłem, gościu jeden już tutaj wskoczył i zaczął swoje tam stawiać. Można powiedzieć tak na złość. No takie typowo gówniarskie zachowanie. No i aż dotamtąd postawiłem wszystkie te taczowe, tam nawet są jeszcze popostawiane, żeby nikt mi się tutaj w okolicy nie wybudował zbyt blisko mnie, o to mi właśnie chodzi. No i tak, lecimy tutaj, zobaczcie, ile tego wszystkiego tutaj jest, a to jest dopiero początek, moi drodzy, bo tam jeszcze popostawiałem na tym klifie. Także generalnie zajebiście dużo tutaj czasu spędziłem dzisiaj. Dzisiaj w sumie od rana gram cały czas warka, jest już godzina 18, no to znaczy od rana, tak od 10, 11 gram, no to parę godzinek już tutaj siedzę. Oczywiście z małymi przerwami. Tu jak widzicie cały czas moje fundamenty. Pewnie by gdzieś zmieścili miejscówkę, żeby postawić coś swojego, ale no nie ma sensu, aby to robili, bo i tak się tutaj nie wybudują. Tak, ja już tu poblokowałem w miarę wszystko. Jedynie co to mogliby to ustawić dla trollu, ale myślę, że aż takimi szmatami to tutaj ludzie nie są. Chociaż po niektórych to się można spodziewać naprawdę wszystkiego. A więc tak, tutaj już robiłem swoje. Ładnie to wyszło w miarę, tu delikatny skręcik, żeby nie szło zbyt głęboko we wodzie, moi drodzy. Quetzal jest załadowany po sam dach, zaraz zobaczycie, ile tu tego mam. Prawie 200 tych gateway i ponad 200 tych drzwi do gate'ów.
Także no wszystkiego, do wszystkich gate'ów nie jestem w stanie zabudować tymi drzwiami, no ale to już sobie zrobię poza odcinkiem. Moi drodzy, tu chcę wam też pokazać, jak to dalej wygląda. Mam nadzieję, że w zatoce nikt się tutaj nie wybudował. Mam taką nadzieję. Ale nie wygląda na to. Jak na razie na to nie wygląda. Tak, tutaj będę chciał to też ogrodzić. Tu właśnie będę chciał zrobić wpływ do mojej zatoczki. Tu nie wiem, czy cokolwiek będzie stało, czy nie, ale na wszelki wypadek to ogrodziłem, żeby nikt tutaj się nie budował. Generalnie to była już w ogóle akcja, oczywiście te cebulaki już mieli sap do mnie o to, że tyle terenu zająłem, że respa kamieni zająłem, aczkolwiek resp kamieni jest tutaj kompletnie niepotrzebny, bo wystarczy, że bierzemy kulę, lecimy na Batmana i mamy kamienia tyle, że ja smokiem nie mogłem tego udźwignąć na poprzednim serwerze. Także nie wiem, o co im dokładnie chodzi. Zobaczcie, tutaj cały ten teren jest zajęty. Kecał strasznie wolno leci, bo jest załadowany cały, ale za chwilę to zmienimy. I tu do góry generalnie sap było, to właśnie, że te fundamenty tutaj do góry miałem pociągnięte. Zlikwidowałem je aż dotąd. Czekajcie, tutaj sobie gamy pociągniemy do trójeczki, żeby było lepiej widać. Ten deszcz strasznie dużo zasłania. No i moje fundamenty jeszcze szły tam do samej góry. Chodziło im o ten resp kamienia, co jest tutaj, nie? Adminem mnie straszyli w ogóle, jakiegoś kolesia przyprowadził, też innego Polaka, bo chyba sam się bał skonfrontować w ogóle, nie wiem, to jest śmiechu warte, no ale dzieciaki tak niektóre mają. Co ja wam poradzę? Poczuł się urażony, bo dostał zjebkę za to, że dar mi papę pod moją bazą, go po prostu mu powiedziałem czyste, serdeczne wypierdalaj. No i o tego respa kamieni generalnie chodziło, także no, dla mnie trochę śmiechu warte zadymanie, nie wiem o co. Adminami mnie tutaj straszą, no ale cóż, co zrobisz? A i w ogóle spina też było o tego Ankilo, co niby tam na live mi zabili. Ja w sumie nie jestem pewien, ale tam twierdzą, że na PvE nie da się zabić już uśpionego Dinka. Może się nie da, nie wiem, nie jestem specą od PvE, grałem tylko raz przez krótki czas. Także nie mam w tym doświadczenia, ale tam oczywiście dzieciak nakłamał temu drugiemu gościowi, że niby ja go straszyłem adminem, że go zgłoszę do admina za to, że mi zabił dinozaura, co jest śmieszne, bo nic takiego nie mówiłem. A więc tak, lecimy tam. Prawdopodobnie będzie teraz filmik na przyspieszeniu leciał, bo no po prostu będziemy budować, tak? Będziemy budować ten zarys murów, może jeżeli mi starczy surowca, ale aczkolwiek wątpię, bo mam kawał terenu do ogrodzenia. To jeszcze postaram się zrobić sobie jakąś małą zagrodkę i powoli zacznę tutaj dinozaury zwozić. No ale to już myślę, że poza odcinkiem też zrobimy. No i bierzemy się do roboty, moi drodzy.
No dobra, moi drodzy, jestem z powrotem. Jak widzieliście, zabrakło dosłownie jednych drzwi do bramy, ale na szczęście udało mi się je dokraftować na miejscu i jest gotowe. No nie przypuszczałem, że będzie mi starczyć tego, nie przypuszczałem, że będę miał aż tyle surowców. Jeszcze mi chyba nawet trochę bram zostało, chyba z 10. O ile się nie mylę, no 9 dokładnie. Jeszcze muszę jedynie tylko co sobie dokraftować drzwi do behemota. I ogrodzenie będzie gotowe. Ogrodzenie, ciężko to nazwać ogrodzeniem. Tu kurczę, jakby to powiedział Skiba, mają rozmach skurwysyny. Kurczę, trochę poszedłem za ostro, ale myślę, że całego tego terenu nie wykorzystamy. Myślę, że tutaj moje dinki będą biegać luzem na agresywie, będą sobie tutaj robić, co im się podoba. Co to za kula jest? Co to za kula? Gdzie ty jesteś, kula? 95 level, nawet spoko wygląda. W ogóle te kule mi się gdzieś tu porespiły. Tu przed chwilą też widziałem jakieś zioło, tu są nawet dwie. 20 i 30, biała, fajna. Ale mniejsza z tym, dobra. Jak widzieliście, już w sumie ogrodzonko zrobione. Tutaj sobie odgrodziłem tamto, bo tam zrobimy tymczasowe. Tam będziemy tymczasowo trzymać nasze dinki, dopóki bazy tutaj nie przeniesiemy całkowicie. Tamtą będziemy musieli zniszczyć, bo na serwerze podobno jest taka zasada, że można mieć tylko jedną bazę, także będziemy to niszczyć. No szkoda, bo tam miała być baza wypadowa po metal, ale no trudno, tutaj też metal się respi, także tutaj też będziemy sobie zbierać metal, ewentualnie będziemy latać tam, albo tam jakiegoś paracera zostawię, albo jakieś dinki zostawię tam z Rexiorem, żeby ich pilnował, nie wiem, no zobaczymy. W każdym bądź razie nie myślałem, że naprawdę nam wystarczy tych surowców, że akurat w miarę wyszło, nie, także wyliczone wszyściuteńko, elegancko. Mówię, tylko jeszcze te drzwi musimy skraftować, także moi drodzy, ja właśnie, jak widzieliście, armor jest zniszczony, dimorfodony mnie dojechały, ale generalnie mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Będziemy się budować na jednym z tych drzew, może nawet na tym, albo na tym, albo na tym, albo na tamtym. Na którymś z tych drzew będziemy się prawdopodobnie budować. Jeszcze zobaczymy, może zmienię zdanie, może wybudujemy się też trochę gdzie indziej. Albo w ogóle na drzewie się nie będziemy budować. No zobaczymy, moi drodzy, zobaczymy. Mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. I do zobaczenia wszystkim. Cześć.